Siema widzowie, z tej strony ja, czyli Zombiaczek, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam, moi drodzy, dla was dzisiaj ostatni odcinek z tej edycji Dragona, więc mam nadzieję, że każdy z was zostawi łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Ostatnio na live'ach strasznie mi spamicie, żebym w końcu odpalił kamerkę na streamku i pokazał twarz, jak ja to aktualnie wyglądam. Okej, mogę to zrobić, ale pod jednym warunkiem. Jeśli pod tym odcinkiem dobijecie rekordowe 3000 lajków. Wiem, że nie jesteście z tego w stanie wykonać, ale jeśli wam się uda, no to będzie po prostu kamerka. Myślę, że na taki deal się zgodzicie, więc po prostu stawiajcie lajki w górę. Przypominam, że z kodem Zombiaczek macie 10% zniżki na produkty Genesis. Kod właśnie się wdęcie na ekranie. Także co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Na razie i yo, pozdro! Dobra, moi drodzy, tepam do pierwszej osoby, zobaczymy, gdzie ta osoba mnie tepnie. Pewnie będą to nogi, znajdziecie. O, tak jak myślałem, są to nogi. I jest tu nawet dwóch typa, o cholera jasna. Myślałem, że nie mam makro odpolnego, ale mam odpolne makro. I gość jest bez koksa. I tamten wyperłował, ja go nie polizał. Dobra, ten, nie wierzę, udało im się uciec. Ale ten tu jest zbugowany. Czy ja tepnę, widzę, właśnie do głupków? Dlaczego oni się nie dobrali? Kurczę, rzuciłbym perły tam do niego do góry. Ale czy nie, czy słyszeliście, widzowie, ale to jest ten! Nad kubą idę, pas ginie, gościu! Pas ginie! Nie, przeżył! Kurde, mam ostatnią perłę! Dobra, gościu zjadł koksa, on się dobrał. Więc nie wiem, czy uda mi się go zrzucić. No, musimy tutaj patrzeć, czy tamten kolega tu przyjdzie jego. Ja sobie zafejkuję koksa, że niby jem koksa, czy coś takiego. No, ten gość ewidentnie jest cykany i chyba nie chce tu do mnie przyjść. Dobra, on się tam dobrał, nie wiem, czy słyszeliście, widzowie, ale gościu się tam dobrał z tej ramki. Jest taki charakterystyczny dźwięk, jak się wyrzuca itemek z ramki. Mam nadzieję, że to zostanie na następnej edycji Dragona naprawiona, że nie będzie się można było nie będzie się dało dobierać po prostu z ramek. Czekajcie, zjem sobie koksa, widzowie, i przyjdziemy sobie do tego typa, cyk. Oj, nie da się tu przejść. O kurcze. Nie da się tu przejść. O, przyszedł kolega, przyszedł jego kolega już tutaj. Dobra, są we dwóch, są we dwóch. Tylko no właśnie, chce się tutaj. O, dobra, patrzcie, oni są tu we dwóch, dobra. Wiecie co, ja sobie wezmę może antynogi czy coś. No, zobaczcie to, o, są, dobra. W dwóch tu przyszły, te ziomeczki. Więc lecimy z nimi, moi drodzy, tutaj ostrą wymianę. Najgorsze jest to, że te ziomki, no właśnie, tamten się dobierze. Może któremuś z nich set padnie czy coś. Ja póki jestem na koksie, to sobie jeszcze zmienię szybko seta. Okej, okay, secik szybko zmieniony i zaraz zjemy koksika. Nie wiem, dobra, muszę fokusować tego gościa, który ma te 684 rankingu. Dobra, fokusujmy go, bo on prawdopodobnie mu się zaraz kończy koks. Właśnie, je już koksika. I padam mu bania, na ty właśnie, tak? I co? I... O, ale tam ostatnim hitem! Ostatnim hitem się udało go zabić. Dobra, jeszcze jego kumpel tutaj jest, ja mam dwa koksy. Nie wiem, czy ten jego kumpel się dobrał, czy co? No ale spieprzył. Co za Steve'ek? To za Steve po prostu najgorszy. Ja pierdykam. Dobra, i kolejnego koksa ten chłop. No co odpierdykają? Co oni odpierdzielają, widzowie? No i otupia. Dobra, zjadł kolejnego koksa i on się chyba dobrał. Z tego co się dałem, się dobrał. Dobra, ja sobie też zjadłem koksa. Nie wiem, czy ten gościu zaraz nie będzie chciał wrócić tutaj do tego pomieszczenia. Czemu? Nie ma sojuszu, chłopie, co ty? Co ty? Najgorsze jest to, że... O, dobra, bo ja nie miałem stręża przez chwilę. Dobra, 29 hitów mi zostało na bani. Zmieniam sobie szybko seta. Gościu nie ucieka. Dobra, bo mi szybko tutaj to i to, żeby ten gościu tam do tych stoniarek nie wbiegł. Dobra, przyszedł ten jego kolega, kurczę. Nie podoba mi się, bo przyszedł jego kolega. Przez co, jeśli ten typek nie poliże... No, nie polizał, nie polizał. Dobra, wiecie co? Jem koksa. No i co, oni się poszli dobrać? No tak, poszli się dobrać. No to ja stąd po prostu zawijam manatki. Oni się dobrał, dorzucił mu itemy. Także trzymaj się, wariacie, życzę ci miłego dnia. No i dobra, dopamy zaraz do kolejnej po prostu gildii i zobaczymy, kto nas po prostu tepnie. Moi drodzy, nie nagrałem tego, ale gościa, nie wiem, czy widzieliście tutaj, ale było się napisane, że zabiłem. Ten gościu, którego tam klepałem, prawdopodobnie spadł na dół i zginął. I ja pierdzielę. Nie, no to są najgłupsze typy z fragalni, jakie widziałem, no bo... No nie nagrało mi się to, ale ja tu pójdę zobaczyć, czy są tu itemki tego ziomka. Dostałem 9 rankingu, więc ja pierdzielę, co za chłopy po prostu. Co za chłopy, może gdzieś tu leżą jego itemy czy coś. Czekajcie, poszukajmy tu jego itemów. Nie, no co za ludzie, ja pierdzielę. Nie, no nie wierzę w to po prostu. No gościu spadł i zginął gdzieś tutaj na dół, nie wiem, gdzie to jest. Oni mnie rzucali chyba stamtąd? Stamtąd, dobra, czekajcie, o Jezu, dobra. To ja jestem najgorszy, nieważne. Tepamy zaraz do kolejnej osoby. Moi drodzy, ta gildia, która tutaj przed chwilą tych, co pokonałem, tych ziomków z shopów,
Oni do mnie teraz zaczęli pisać. Ten X2 pisał do mnie, dlaczego cheatuje. Nie zdążyłem wrócić, włączyć nagrywania. Napisałem tutaj, dlaczego cheatuje do niego, bo on napisał, że cheatuje. A ten napisał do mnie, dlaczego znikasz i oszukujesz. No, gracze mnie posądzili o cheaty, bo rzuciłem perełkę i po prostu zniknąłem. No, jaja cholera. Boże, nie. No, nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to. Dlaczego znikasz i oszukujesz? To dobra, ja pierdzielę, no nie no, szkoda gada. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnej gili. Zobaczymy, gdzie ta gilia mnie, moi drodzy, tepnie. Mam w razie santynogi przygotowane i tepnęli mnie, tak jak się spodziewałem, po prostu tutaj na swoją fragalnię. Spróbujmy ich jakoś tutaj, moi drodzy, zrzucić. Zobaczymy, czy uda nam się ich zrzucić. Fokusujemy, że tego typa X-Lizu. A, dobra, gość już pery wycykał, także zajebiście. To sfokusujmy tego lewy prosty. Aha, to jest w ogóle 80 poziom, to jest ich góra kuboida. Przy tym gościu nie powinien wziąć koksa. Czekajcie, bo mi zostało 25 sekund 25 sekund hełmu. Ja pierdzielę, ty. Kurde, temu typowi zaraz banie. Dobra, ale mam farta. Mam giga dużego farta. Ponieważ padła temu typowi, no, prawie padła mi bania i bym polizał, ale na szczęście nie polizałem. Najgorsze jest to, że ten ziomek, ten kumpel tego typa, poszedł się dobrać tam, poszedł się dobrać. Przez co? Dobra, padły mu buty, padły mu buty. Aj kurczę, gdyby... O kurde, on je koksa w ogóle, zjadł koksa przede mną. Czemu on tak zrobił? No właśnie, tamten gościu zje koksa i się dobrał. Więc niestety, dobra. Kurde, nie udało mi się go zrzucić, tego typa. Dobra, spadł. Wiecie co? Ja szybko zmienię seta i lecę tam na dół. Lecę na dół tego chłopa. Kurczę, o nie, oni tu dobierki mieli. Ja chciałem zaryzykować, widzowie, i po prostu wpaść tutaj do tego chłopa, żeby go dojechać, bo on już nie miał koksów. No ale niestety, jak się widzicie, okazało, oni tu mają dobierki, stoniarki. No było to chyba dosyć do przewidzenia po prostu. No ale, ale chciałem jakoś sprawdzić go dojechać. No niestety będzie to dedzik. Zjedzę sobie jeszcze refila. Nie, czy ten typek ma stręża? Chyba ma stręża. Chyba ma ten typeczek stręża. No, o, jeszcze tu w dwóch przyszli. O, dwóch mnie dociskają, czyli standardzik jak zawsze. Dwóch na jednego, banda łysego. Zjedzmy sobie refile. W sumie mogę jeszcze te dieperu jakoś wyrzucić, takie ostateczne, przed po prostu deadem. Także darmowy bilet na spawna. No, niestety. No, niestety. Nie udało się tych ziemeczków pokonać, no bo nie miałem po prostu szans. Szczerze mówiąc, mogłem tamperę wycykać gdzieś tam do góry. No ale... Dobra, trudno. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnej osoby. Jest to ziomek o nicku Facehaze, coś takiego. I obie chciał tu beczki wrzucić! Co ten typek tu przygotował? Ja pierdzielę, nie wierzę. Co ten ziomek tu przygotował? Co ma w ogóle za kuboid, ty? On ma tu jakiś sam kuboid w trapach. Zobaczcie to, widzowie, to jest trap na trapie. Ziomek z Gilli Xus. On tutaj pisał, że kto chce ity, to te patrzy, coś takiego. No ale, że tepnie mnie w takie miejsce, koło jakiegoś trapa, to się totalnie nie spodziewałem. Z tego co widzę, ten ziomek chyba za bardzo nie ogarnia. Nie wiem, czy on w ogóle ma stręża kupionego. On chyba w ogóle nie ma stręża. A, i myślałem, że poliże sobie. Czy on chce perę rzucić? Myślałem, że ten kolega chce rzucić perłę. Tak, on chce rzucić perłę. Nawet ją rzucił, tylko rzucił jakąś kiczowato ją rzucił. A on miał tu beczkę, ty! Ale to jest jajce, co to jest za typ? Dawno widzowie nie widziałem takiego zioma, który ma tyle trapów na kuboidzie, naprawdę, no. Mega dawno widziałem, natomiast kolejna beczka. O, wpadł do tej beczki, więc lecim za nim. Siema wariacie, co tam u ciebie słychać? Jak tam w twojej beczce? O kurczę, on tu może koblować. O, cholera jasna. Nie jest widzowie zbyt kolorowo, ale udało się go sklepać. Gość na szczęście nie zjadł koksa. To co mi się za bardzo nie podoba, widzowie, to to, że ten typek, moi drodzy, jak tutaj widzicie, to ten typek, no może tu za chwilę przyjść i może mnie sklepać. Chyba że to jest poza kuboidem, choć wątpię, żeby to było poza kuboidem. Nie, to jest na kuboidzie. Kurczę, on tu może za chwilę przyjść i może mnie sklepać, więc niestety nie będzie zbyt kolorowo. Ale dobra, czekajcie, spawn. Dobra, lecimy na spawna, więc gitowo, zajebiście. No, było dosyć łatwe, trepnęliśmy tu jakiegoś trap typa. Ale gościu chyba zbyt dobrym traperem nie jest tak samo jak ja. Dobra, moi drodzy, tepamy do kolejnego zioma. Jest to ziomek o nicku Norbik z Gildi Snow. Sprawdziłem sobie tu jeszcze info. No ich jest tutaj chyba z 6 albo 7 nawet online. To co najgorsze, aha, oni tam wszyscy kampią. Cholera jasna. No niestety, widzowie, no to będzie dedzik. Będzie dedzik, moi drodzy. Leci do mnie ten ziomeczek tutaj.
Kurczę, gdyby z łuku strzelili czy coś, to jeszcze było jakoś tutaj miało to sens. No właśnie, chciałem się zastanowić, czy właśnie przyjdzie tylko ten jeden ziomek, ale chyba przyszli, no niestety tutaj wszyscy. Jest ich tutaj dwóch napastników, trzech napastników. Ajajaj, no trochę lipa. Kurczę, no ale czego się mogę spodziewać po takiej gili, gdzie jest tyle typu online. No, o, ale spalizą sobie! Ha, za zbyt szybkie makro go wyrzuciło. Ha, 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 jazda. Jazda z frajerem. Jazda, króciutka. Esunia, za zbyt szybkie makro wyrzuciło psa. No, jeszcze ty sobie polizzesz. Aj, nie polizałeś sobie. Oj, oj, czy chcesz uciekać? Czyżby kolega chciał tutaj uciekać? Mam dwa koksy, widzowie, mam dwa koksy, a koledzy mają po zero koksików. Także zajebiście, tylko moim mankamentem tutaj ujemnym może być, widzowie, tutaj to, że nie mam setów na zmianę. Ale z tego co widzę, ten gość tutaj też już sety wywala. Jezus Maria, jak uda mi się ich pokonać, ale jajce będą. Będą giga duże jajca. Ty, polisz sobie. O, masz koksa? O kurczę, się, że on już koksów nie ma. To ten chyba już koksów nie ma. To ten już chyba koksów nie ma, dobra. O, dobra! Jazda! Jazda z nimi, ty, nie wierzę. Nie wierzę, że uda, że to się widzowie naprawdę. Co sojusz, chłopie? Ty chyba chory jesteś. Ja mogę tu zdedać. Ja już jestem tak szczęśliwy. Ty, butów nie zmieniłem szybko. Dobra, z buty zmienione. Ja tu mogę nawet zdedać. Ojej, już idzie jego kumpel. No dobra, wywalone w to. Ciebie się fokusuje tu stałeś. Bane ci padła! I. Jada! Esunia! Esunia, wariaci, ty! A jakby jeszcze perełkami uciekł? Ojojoj, ależ by było! Ależ by było, widzę, cudownie! Ależ. Ojeju! Rzuciłem tą perłę w fatalny sposób, ale dobra! Trzech na jednego, widzowie, pokonałem wszystkich! Zajebiście! No w tym miejscu, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że oglądaliście do końca. Jak oglądaliście do końca, to napiszcie w komentarzu hashtag koniec, a ja wam przypnę serduszko. Także trzymajcie się, na razie i yo, pozdro!